Z Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił 7 złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się sam 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo Pańskie. Bracie i siostro, Pan Jezus zawsze zaskakuje. To jest po prostu Jego sposób na uczenie nas, pedagogika Boga. Czym dzisiaj zaskakuje? Zacznijmy od tego, że pierwszą osobą, której się ukazał, była Maria Magdalena. Dlaczego to zadziwia? Bo Maria Magdalena była tą, z której Pan Jezus wyrzucił 7 duchów. To nie był umiłowany uczeń, który nigdy w Ewangelii jakoś nie widać, żeby coś złego zrobił. To nie był Szymon Piotr, który za niedługo ma być ogłoszonym pierwszym papieżem. To była, według naszego mniemania, bardzo ludzkiego, osądzającego, największa grzesznica, że aż 7 złych duchów w niej siedziało. Ale zauważcie, bracia i siostry, jak bardzo się sprawdzają tutaj słowa Pana Jezusa po raz kolejny. Temu, któremu najbardziej się darowało, ten najbardziej pokochał. Zauważcie, że Maria Magdalena nie opuściła Jezusa nawet na krok. Była obecna pod krzyżem, była obecna przy grobie zmartwychwstałym. Była tą, która mu zawsze chciała jakoś posłużyć. Pan Jezus do niej poszedł jako pierwszy. Do tej, która pokochała najbardziej, też do tej, która może przez tą miłość, a wręcz na pewno, przez to, że tak bardzo kochała, a więc tak bardzo straciła w tej śmierci, poszedł ją wzmocnić. Pan Bóg wzmacnia tych, którzy potrzebują tego wzmocnienia, tych, którzy przez miłość są najbardziej narażeni, są może najsłabsi. I mówię przez miłość, bo to może być w trudnych momentach, w naszych ciężkich momentach, miłość najbardziej złamana. Ale Pan Bóg patrzy na tą miłość, a nie na jej stan. I zauważcie, bracia i siostry, że my też jesteśmy wysłani, te ostatnie słowa tej Ewangelii, aby nieść tą miłość drugim, tym, którzy ją potrzebują właśnie w tych momentach, gdy są najsłabsi. A zauważcie też, bracia i siostry, że Pan Jezus przychodzi i dalej jest wymagający. Mówi apostołom: tyle wam dałem okazji do rozpoznania mnie. Niedobrze zrobiliście, że nie zaufaliście tym najprostszym. Ale ich też wysłał do pracy. Więc u Boga nie jest ważne, gdzie na tym spektrum jesteśmy, gdzie się znaleźliśmy w danej chwili, ale co zrobimy dalej, żeby ta miłość kroczyła dalej, żeby ta miłość poszła dalej. O tym pamiętajmy, bo wszyscy jesteśmy przez Boga tak samo słuchani i On każdego z nas tak samo wysyła. Nie mnie bardziej niż Ciebie, bracie i siostry. Wręcz to jest śmieszne czasami, jak myślimy, że Bóg kapłana, siostrę zakonną, może jakąś bardzo pobożną osobę, bardziej słucha. Nie. On słucha nas wszystkich tak samo, tylko my musimy dawać mu, czy to ksiądz, czy to siostra zakonna, czy to matka i ojciec,
szansę do działania w naszym życiu. Ale On też wzywa nas do działania też. Błogosławionej soboty w oktawie wielkanocnej. Jutro już będziemy świętowali Boże Miłosierdzie. Pan prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Szczęść Wam Boże.